Zawodzić, razem będziemy polskiego, ochodzić tego mogę, razem o, dobra. O, właśnie. Państwo zapomnijcie, że... Słówka też są wciąż. Ach, Boryna! Dobry wieczór, panie barmanie! Dzień dobry państwu. Na początku powiem żart. Żart nie jest nowy, ale ja też nowy nie jestem. Przychodzi facet do biura. No tak się może też do korporacji, żeby taki był współczesny bardziej ten żart. Cały jest wymiętolony. Koszulę ma wymiętoloną, krawat wymiętolony, marynarkę ma wymiętoloną, spodnie ma wymiętolone. I szef go zatrzymuje i mówi, panie Kowalski, czemu pan jest taki wymiętolony? On mówi, panie dyrektorze, włączam radio, wybory, włączam telewizor, wybory, włączam komputer, wybory. To już żelazka nie włączałem. No, taki żart. W związku ze zbliżającymi się wyborami ja mam taką jedną refleksję, która już dawno mi przyszła do głowy przy okazji poprzednich wyborów. Mianowicie, przed samymi wyborami pojawiają się w telewizorach różni politycy różnych opcji i mówią to samo, co jest prawie niemożliwe zazwyczaj. Mianowicie tak, ja mam taką prośbę, żebyście państwo poszli na wybory. Żebyście państwo zagłosowali w tych wyborach, bo to jest bardzo ważne. Ja sobie pomyślałem, no dobra, no ale przecież chyba to jest skrócony ten komunikat. Przecież niemożliwe jest, żeby on się tak kończył, ten komunikat. Przecież niemożliwe, żeby oni namawiali, żeby głosować na kogokolwiek, a przede wszystkim nie na ich przeciwników, prawda? Ja myślę, że tam jest ucięty ten komunikat, że potem jest tak, że... Ja mam prośbę, żebyście państwo poszli na wybory. No i tu jest cięcie, no ale chyba nie zagłosujecie na tych, nie? No nie, na tych chyba nie zagłosujecie, nie? No bo chyba nie na tych. Na tych to przecież to śmiechu warte, no nie ludzie, no bez przesady. No, bo w ogóle mi do głowy nie przyszło, że możecie na tych zagłosować. To jest jakaś paranoja. No, chyba wiecie, na kogo macie oddać swój głos. I tutaj przypominam anegdotę ze swojej młodości. Mianowicie w czasie tej mojej młodości myśmy pijali wódkę. No, to jest prawda. I ktoś wymyślił w naszym środowisku, żeby pić wódkę po góralsku, jak myśmy to mówili, to znaczy z jednego kieliszka. Podobno górale tak pili, że podnosił kieliszek, mówi, widzę wóz. Kogoś tam, że do niego pije i on do niego pił i potem tamten, do którego on pił, pił do kogoś i tak dalej, i tak dalej. I Wojtek, nasz przyjaciel, który był zawsze strażnikiem tej butelki, jakoś tak lubił być blisko, on chodził z tą butelką, z tym kieliszkiem. Nalewał do kieliszka i mówił tak, pij do kogo chcesz. Ja myślę, że koniec tego komunikatu od tych polityków to jest tak. Mam taką prośbę, żebyście państwo zagłosowali w wyborach, żebyście uczestniczyli w wyborach i zagłosowali na kogo chcecie.